casting all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow in one horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on Bentley ring, make your spirits bright. What fun it is to ride a singing sleighing song tonight. Ponieważ bez Państwa, Państwa obecności tutaj, bez tego przygotowania podarunków nie byłoby istoty tej imprezy, ponieważ to dzięki Państwu możemy tutaj dzisiaj być i poczuć się jak święty Mikołaj, biskup Miry. I to właśnie dziś każdy na auli jest takim świętym Mikołajem, który umili dzieciom święta z płockiej starówki podopiecznym Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Bardzo dobrze wiemy, że żyjemy obecnie w czasach kryzysu, ale dzisiaj i każdego innego dnia nie oszczędzajmy. Nie oszczędzajmy uśmiechu, miłości i ciepła do drugiego człowieka, bo to jest bardzo ważna sztuka, ale też jak bardzo trudna. Pragniemy bardzo serdecznie powitać władze naszej uczelni. Prorektora do spraw chwili, profesora doktora habilitowanego inżyniera Janusza Zielińskiego. Doktora inżyniera Cezarego Wiśniewskiego. Dziękujemy naszym dobrym duchom tego koncertu, którzy okazali niezwykłe wsparcie w naszej inicjatywie. Dziękujemy pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku, Litosławie Koper. Dziękujemy komendantowi Miejskiej Policji w Płocku, inspektorowi Jarosławowi Hoffmanowi. A także pragniemy serdecznie powitać rzecznika Komendy Miejskiej w Płocku, pana Krzysztofa Piaska. Już za chwilę wystąpią na tej scenie niezwykli wokaliści. Wystąpią za bezcenny uśmiech i magiczne dziękuję. A w odnalezieniu świątecznego klimatu pomoże nam wokalistka Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku oraz studentka Uniwersytetu Warszawskiego, Ania Pesta. Powitajmy ją wielkimi brawami.
Thank you.
Dziękuję bardzo. Darowanie się prezentami działa w dwie strony. Lubimy dawać prezenty i je dostawać. Dlatego dzieci, które dzisiaj wspieramy, również przygotowały coś dla Państwa. I dzięki firmie Orlik, która ufundowała dzieciom tą świetną zabawę, wylosujemy za momencik wylosujemy losy i wy otrzymaliście Państwo na wejściu od nas takie pierniczki, na których są numerki. Więc za chwilkę wyłonimy 5 szczęśliwych numerków i Państwo otrzymają takie bombeczki. Proszę wyjąć pierniczki, znaleźć numerek. Ten szelest papieru. Uwaga, na początku znajmy właścicieli dla 5 bombek. Numerek 70. Numerek 70, ręka do góry. Tam na końcu, wielkie brawa. Kaja zmierza z pięknymi bombkami ozdobionymi przez dzieci i także podpisanymi przez naszych artystów. Przez Olę Nizio, The Acoustic Whisper. Kolejny numer. Dziekańskim, że tak troszeczkę liczę was. Napisałem parę tekstów i właśnie ten tekst chcę zadedykować wszystkim, którzy nie wierzą, że można się uczyć. I religie dzielą nas.
sen. Thank you.
Oh,
dobrze nam ze sobą jest, za dobrze nam, za mało słów, za mało łez przy tobie mam. Sure.
na wprawienie w nas jeszcze bardziej świąteczny nastrój? Wiesz co, chyba mam taki przepis, nawet mam ten przepis przygotowany tutaj, posłuchaj. Kilogram pasji, kilogram zaangażowania, garść młodości, gitarzysta, perkusistka i perkusista i całkiem urodziwa wokalistka. Proszę Państwa, proszę dokładnie zanotować ten przepis, bo jest to przepis na sukces. Drodzy goście, to może oznaczać tylko jedno. Przed Wami uczestnicy ostatniej edycji Must Be The Music. Natalia, Krystian i Michał, czyli zespół The Acoustic Whisper. Patrzę w cieniu, stoją buty. Widzę je jakby przed...
Piosenka, ale także cover. Będzie to piosenka Adele pod tytułem Hello. Between us and a million miles.
Opowie suchar. Chciałam zaznaczyć, że żarty pana Karola niekoniecznie muszą być śmieszne. Także uwaga. Mamy wieczór. Rozmawia para zakochanych. Nagle narzeczona mówi do swojego ukochanego: kochanie, co ty na to, abyśmy pobrali się w święta? Narzeczony odpowiada: zgłupiałaś do reszty? Aż tak bardzo chcesz nam jej popsuć? Ja myślę, że Rita śmiało mogłaby zastąpić Karola Strzałkowiera w prowadzeniu familiarnym. Czas może teraz głosować już ostatnie bombki tego wieczoru, więc zapraszam do siebie Anię. Tak, tak, pełne skupienie. Proszę się zrelaksować i zacisnąć kciuki. Tym razem podwoimy naszą stawkę i nie wylosujemy 5 bombek, tylko aż 10. Mam nadzieję, że teraz samorząd nie zgarnie całej puli, więc pozwolę, że to ja będę losował te losy, ponieważ Edytka, jak wiemy, ma dobrą rękę do samorządowców z naszej uczelni, więc teraz ja wylosuję, żeby było po prostu sprawiedliwie. Pierwszy numer. Pam, para, pam. Numer 18. Wielkie brawa! Od razu moja ręka, więc widzę, że teraz wszystko przebiega sprawiedliwie. Numer 57. Wielkie brawa dla pani. Trzecia bombka, numer 24. Numer 24. Ręka do góry. Jest na górze. Wielkie brawa. Uwaga, uwaga. Numer 142. Wielkie brawa dla pana. I didn't wanna take
Still waiting for my phone to blow. Head me up, head me down, turn me inside out. That's enough, call me up, baby, I'm in doubt. And I don't even think you know. So let's get on it. Don't leave me broken hearted tonight. And honest, baby, I'd do anything you want me to. So can we finish what we started? Don't leave me broken hearted tonight. Thank you.
przekazać im też te piękne bobeczki. Więc gdzie są te nasze maluszki? Tak, nasze oko wytężamy właśnie teraz, magiczne oko naszego koncertu. I widzę, tam dziewczynka bardzo aktywnie działa, podnosi rączkę do góry. Wielkie brawa. Ja widziałem, że cały koncert klaskała, śpiewała. Wielkie brawa. Drugie oko, wytężam. Tutaj dziewczynka w różowym wdzianku, w kubraczku. I trzecia dziewczynka, która tańczyła tutaj, szalała przed sceną, także specjalne wyróżnienie, ale już poszła sobie. Jednak została siostra, która śpiewała tutaj, więc zapraszam Anię, która odbierze bombkę dla tej właśnie swojej siostry. Myślę, że dziewczynki zasłużyły na to wynagrodzenie. No a teraz już na koniec występ niezwykłej wokalistki. Tak, jest to artystka, która nie wyobraża sobie życia bez pomagania dla drugiego człowieka. Uśmiechem zaraża każdego, kogo napotka na swojej drodze. Dziewczyna o niebiańskim głosie i mógłbym tak godzinami. Panie i panowie, przed państwem zwyciężczyni 5. edycji The Voice of Poland, Aleksandra Nizio! Przyznam się, Aleksandra Nizio, wygrałam tę edycję, tak jak tutaj zostało wspomniane. Bardzo dziękuję Bartuszowi. Bartuś, pokaż się! No pokaż się! Bardzo mu dziękuję, bo to on mnie tutaj zaprosił. I cieszę się, że taka inicjatywa w ogóle powstała, że pokazujemy, że studenci nie tylko uczą się i bawią, z tym uczeniem, dobra, przewijam, ale że nie tylko się bawią, ale również pomagają innym. Bardzo, bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała. Jestem pierwszy raz w Płocku, więc jestem zachwycona w ogóle miastem. Bartosz, czy ty się pokorzysz? Tak, to jest mój chłopak płocki, powiem tak. Tak, to jest mój chłopaczyna, poznaliśmy się 3 lata temu, czy 4 i od razu skradł moje serce. Bartosz, wielkie brawo, Bartosz! Już postawili tę ksiądę. Postaram się przynajmniej. Aha, Bartosz mi każe pozdrowić teściową. Teściowa, gdzie jest moja teściowa? Jest! Dzień dobry, to ja! Dzień dobry, to ja! I teścia również, to mi Bartosz podpowiadał. Chciałam to zrobić inaczej. Zacznę piosenką, dzięki której zostałam nazwana polską Adele, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Piosenka One and Only specjalnie dla państwa na początek.
proszę Państwa, moje zapalniczki albo ręce w górze. Będzie fajnie. O, cudownie. O, cudownie. O to chodzi. Jedna z moich ulubionych kolęd, tudzież pastorołek, zależy jak to kto nazywa, jest to o tym, że czasami jak kogoś nie ma i jest nam strasznie źle z tym, że kogoś nie ma, to musimy myśleć o tym, że może jest mu tam na górze lepiej, tam gdzieś. Nie wiem, czy ktoś, czy wierzycie, czy nie wierzycie, generalnie mam taką nadzieję, że coś tam na nas na górze czeka i z tą myślą was zostawię kolędę dla nieobecnych. Jezus, wstąpił nas w niebo.
Kolejna piosenka w języku angielskim. Piosenka fantastycznego wokalisty, co jest w ogóle fenomenem, że śpiewam męskie piosenki, ale to niestety wokal mi nie pozwala robić szału z kobiecym wokalem. Widzę, że kilka osób się wzruszyło, to bardzo mnie cieszy. Ja też bardzo się wzruszam przy tej kolędzie, dlatego wolę sobie pogadać i rozluźnić atmosferę. Teraz zaśpiewam piosenkę Sama Smitha. Lay Me Down dla Państwa. Fantastyczna piosenka, też opowiadająca o miłości dla drugiego człowieka. Yes, I do, I believe, till one day I will be, that I was right there, lying next to you. And it's hard, and days it seems so dark, the moon and the stars, and nothing without you, your touch, your skin, where you are begin, no words can explain the way I'm missing you. Tonight, this emptiness is holding out inside, there's tears, they'll tell them all story. You told me not to cry, where you were wrong, but the feelings all around me, it's much too strong. Can I zaśpiewać w programie The Voice w duecie z fantastyczną zwycięzczynią drugiej edycji, dobrze pamiętam, Natalią Sikorą.
Piosenka Edyty Bartosiewicz, Ostatni. Piosenka o ostatnim tańcu, ale można go interpretować jako ostatni raz z kimś, kogo się bardzo kocha. Zrobiłam ten koncert dość sentymentalny, ponieważ chcę, żeby Państwo wczuli się w ten klimat świat i dlaczego tu jesteśmy, że czasami jest tak, że musimy dać z siebie więcej, żeby ktoś mógł mieć jeszcze więcej lub o tyle, co mamy szczęścia. Żebyśmy się mogli dzielić szczęściem, które mamy. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby mnie tutaj nie być. Jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że jestem tutaj. Ostatnie te bardzo się liczę Państwu. Zatańcz ze mną jeszcze raz.
nie wiem co powiedzieć. To też jest piosenka, która jakoś się tam mentalnie z nią utożsamiam, ale nieważne. Kolejna piosenka. Piosenka też o miłości. Rozmaici ją bardzo mój repertuar, śpiewam o miłości. No to jest najpiękniejsze uczucie zaraz po przyjaźni, więc... piosenka I Need You Now, Lady Antebellum. Piosenka o cudownej miłości, o tym, że czasami się robi głupoty, czasami ktoś najpierw coś powie, potem pomyśli, ale mimo wszystko trzeba umieć wybaczyć i trzeba kochać, no. No miłość jest najpiękniejsza, tak jak jest miłość matki do dziecka, miłość ojca do dziecka, miłość mamy do taty, taty do mamy. Taką miłość trzeba pielęgnować i z tym z Państwa zostawię. Zaczynamy śpiewać. To mi chyba lepiej wychodzi. Zagrać koncert w Rzeszowie dla dzieci z domu dziecka. I
Kiedy zaśpiewałam, zeszliśmy ze sceny, miałam spotkanie z tymi dziećmi i podbiega do mnie 3-letnia dziewczynka, Zosia. I spytała mnie, czy zostanę jej mamą. I ona tak patrzyła na mnie tymi takimi małotkimi, niebieskimi oczami i spytała, czy będę jej mamą. Bo jestem taka miła, bo jej mama się nie uśmiechała. I mama mówi, powie pani co, bo mnie mama nie chciała. Ale pani chyba nie będzie chciała, prawda? No, oczywiście wzięłam tą Zosieńkę na kolana i mówię, że jasne, że tak. Wymieniłyśmy się zdjęciami, namalowała mnie. Nawet trafnie, bo dwa kółka ogromne. I mówi, że to ty jesteś mamą. To ty. Ja mówię, dała mi swoje zdjęcie z autografem. I mówi, że będę cię całować cały czas. Codziennie, na wieczór. Będziesz czuła? Mówi, że jasne, że będę czuła. Tak na dobranoc? Mówi, że jasne, że na dobranoc. I z tym przesłaniem państwa zostawię, że dzieci to jednak potrzebują miłości. Wszystkie. Nieważne, czy są z domu dziecka, czy nie mają rodziców, czy mają rodziców, czy tak jak są tutaj tacy fantastyczni studenci, którzy pomyśleli, że pomogą, tak? Takim malutkim dzieciaczkom, które potrzebują pomocy. Ojku, przepraszam. Piosenka Edyty Gebert. Zamiast dla państwa na zakończenie. Czasu.
Bardzo dziękuję. To była przyjemność dla Państwa. Dziękuję. Drodzy Państwo, czy chcemy, aby Ola zaśpiewała coś jeszcze dla nas? Wielkie brawa dla Oli! Nie może. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to, że Państwo tutaj są. Naprawdę, dziękuję z całego serca. Dziękuję w imieniu tych wszystkich dzieci, które będą się cieszyły, jak zobaczą te zabawki, te wszystkie słodycze. To wszystko, co dla nas jest takim czymś zwykłym, tak? To dla tych dzieci może być spełnienie jakiegoś tam maleńkiego marzenia. I bardzo dziękuję, że Państwo tutaj są. I jeszcze jedna piosenka dla Państwa na zakończenie. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś się spotkamy. To nie to. Się nie stało.
Bardzo dziękujemy Oli za ten koncert. Mamy dla Ciebie jeszcze przygotowane kwiaty. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. Ja powiem Państwu, że kiedy zapytałem Olę, czy wystąpi tutaj podczas tego koncertu świątecznego, Ola powiedziała, że nie ma innej opcji, że musi tutaj do nas przyjechać do Płocka i zaśpiewać specjalnie dla Państwa, a przede wszystkim dla dzieci, dla których zbieramy te wszystkie słodycze, artykuły szkolne i zabawki, czyli dla dzieci z Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Wielkie brawa. Ola został jeszcze z nami na scenie. Chcielibyśmy też podziękować wszystkim naszym sponsorom i osobom, bez których ten koncert by się nie odbył. Dziękujemy hipermarketowi Auchan, który zadbał o dekoracje na dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękujemy firmie. Bardzo dziękujemy firmie Orlik, która zasponsorowała bombki, które następnie dzieci ozdobiły, pomalowały i przekazały Państwu. Dziękujemy Współdzielni Szansa, która zapewniła posiłki dla naszych artystów. Bardzo dziękujemy. Były przepyszne. Bardzo dziękujemy Mazowieckiemu Centrum Nadruku za rewelacyjne plakaty. Ponadto dziękujemy również naszym patronom medialnym. Katolickiemu Radio Diecezji Płockiej. Radio SK. Radio Płock. Tygodnikowi Płockiemu. Petronius. Portal Płock oraz Nas Płock. A także telewizji Multi TV. Ja jeszcze chciałabym bardzo podziękować osobom, które tu dziś przybyły i przeznaczyły tą darowiznę dla tych dzieci. I przede wszystkim osobom, które, jak widzicie, to wszystko przygotowały. Tak. Do godziny 22:00 nawet. Także wierzcie mi, że to nie jest jeden dzień pracy, to jest kilka dni pracy i za to tym osobom dziękuję. Czyli są tutaj osoby z samorządu, więc Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej oraz jego sympatycy, bardzo wam za to dziękuję. A teraz zapraszamy także naszych artystów i wokalistów na scenę. Zapraszamy wszystkich, chcemy także wam podziękować, ponieważ ten koncert by się nie odbył. Acoustic Whisper. Wielkie brawa. Olivia Walewska, Ania Pesta. Nasi pozostali wokaliści, którzy niestety musieli wcześniej opuścić nasz koncert, ponieważ pobiegli szybko i tłumnie na drugi koncert, podczas którego także będą gwiazdami. Czyli dziękujemy siostrom Wieniek, Dominice i Kamili, dziękujemy Dawidowi Czaplakowi oraz dziękujemy Monice Kołodziejskiej. I na koniec najważniejsze podziękowanie także dla zespołu Rockers. Wielkie brawa! Zapraszamy także cały samorząd na scenę, ponieważ na koniec będzie finał. Będzie taka piosenka niespodzianka, której, proszę Państwa, bardzo prosimy o wyrozumiałość, ponieważ tej piosenki nikt nie ćwiczył, nikt jej nie śpiewał. Więc mamy nadzieję, że ta piosenka nam się uda. Bierzemy mikrofony do ręki, jeżeli możemy. Make my wish come true.
Fundusz Grantowy dla Płocka, to właśnie dla dzieciaków z tej fundacji zbieraliśmy te wszystkie słodycze, artykuły szkolne. Wielkie brawa! Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim artystom, bo bez nich nie mielibyśmy szansy wziąć udział w tak cudownym koncercie. Bardzo dziękuję Państwu za to, że będziemy mogli obdarzyć dzieci i uszczęśliwić 60 twarzy młodych naszych mieszkańców miasta Płocka. Proszę Państwa, domyślam się, że fundusz grantowy jest znany Państwu przede wszystkim z konkursów grantowych dla płockich organizacji pozarządowych, ale od 2013 roku wdrażamy na ulicach naszego miasta streetworking. To znaczy zajmujemy się dziećmi ulicy, które większość swojego wolnego czasu spędzają w taki dosyć niekontrolowany sposób. Dzisiaj ze mną jest, z tego co widzę, 4 streetworkerów. Bardzo proszę, pokażcie się. Ewa Jabłońska pracuje na Starówce. Brawo. Wielkie brawa. Wielkie brawa na streetworkerów z Polska. Magda Chylińska, ulica Słodkie, osiedle Dobrzyńska. Ola Marcjańska, ulica Otomińska. Kuba Jabłoński, też go gdzieś widziałam, również Starówka. Nie mam tam jeszcze Marcina Matuszewskiego i Adriana Fabrykiewicza, ale domyślam się, że przygotowują święta, dlatego musieli zostać w domu. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to stanie się pewnego rodzaju tradycją, jeśli mogę się tak... My również mamy taką nadzieję. Bardzo. Spotkamy się tutaj do Pana Rektora i Pana Właśnie Fabrykana. Tak. Panie Rektorze, bardzo serdecznie dziękuję za taką możliwość i gratuluję tak wspaniałych studentów. Proszę Państwa, co dalej z prezentami, zapraszam na naszego Facebooka, będziemy na bieżąco starali się Państwu zdawać relacje z tych właśnie uśmiechniętych 60 płockich twarzy. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Serdeczne się życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, ciepła rodzinnego i miłości, ponieważ to jest najważniejsze. Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Zobaczymy się za rok i mam nadzieję, że frekwencja jeszcze będzie wyższa niż teraz, chociaż już jest bardzo zadowalająca i również życzę od całego samorządu, jak i również od władz uczelni wesołych świąt. Kasik!